Piękna zapowiedź, dziękuję bardzo. Od razu mi milej. I mogę powiedzieć śmiało, witam Państwa w kolejnym wydaniu Teleekspresu. Zapraszam. Tomasz Golob został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Najlepszy w historii polski żużlowiec został odłączony od respiratora. Oddycha samodzielnie i rozmawia z lekarzami. Niestety na razie nie wiadomo, czy odzyska władzę w nogach. Siedmiokrotny żużlowy mistrz świata miał poważny wypadek w niedzielę. Podczas treningu na torze motokrosowym doznał złamania kręgu w części piersiowej kręgosłupa oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego. Golobowi grozi niedowład kończyn lub nawet paraliż od klatki piersiowej w dół. Za jego szybki powrót do zdrowia kciuki trzymają tysiące fanów. Znani sportowcy i warszawiacy na błoniach Stadionu Narodowego zorganizowali bieg wsparcia dla Tomasza Golloba. W ten sposób promowali akcję Mistrz jest jeden, której celem jest zbiórka pieniędzy dla najbardziej utytułowanego polskiego żużlowca. Andrzej Duda zakończył wizytę w Meksyku. Jej ostatnim punktem było przemówienie, które polski prezydent wygłosił w meksykańskim Senacie. Mówił m.in. o polskiej wizji bezpiecznego świata oraz o wspólnych wartościach łączących Polaków i Meksykanów. Prezydent Andrzej Duda przestrzegał przed powrotem do globalnego porządku, w którym decyduje dyktat siły i podział stref wpływów. Podkreślił, że w polityce międzynarodowej Polska promuje solidarność, wspólnotę oraz pokój. Zdaniem Andrzeja Dudy Meksyk jest ważnym partnerem w budowaniu takiego świata. Prezydent podziękował też meksykańskim władzom za wsparcie polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Służba celno-skarbowa, otwierać! Ponad 7 tysięcy jednorękich bandytów wykryli w magazynach pod Ostródą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Na trop udało się wpaść po rutynowej kontroli samochodu dostawczego, w którym celnicy wykryli automaty do gier. Zarekwirowany sprzęt należy do firmy zarządzanej przez osoby znane z działań w branży hazardowej. Część majątku kolejek na Kasprowy Wierch przejdzie na własność Skarbu Państwa. Chodzi m.in. o budynek górnej stacji kolejki linowej, a także wyciąg krzesełkowy w kotle goryczkowym. Dziś ma być podpisana umowa w sprawie przekazania państwu gruntów, na których leżą te obiekty. Odtąd luksemburska spółka, która kontroluje polskie koleje linowe, będzie musiała uzgadniać warunki dzierżawy z przedstawicielami Skarbu Państwa. 31 lat temu doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. W miejscu katastrofy odbędą się dziś uroczystości z udziałem prezydentów Ukrainy i Białorusi. Pod pomnikiem bohaterów Czarnobyla w Kijowie mieszkańcy oddali cześć ludziom, którzy brali udział w akcji ratunkowej i nieśli pomoc poszkodowanym. Władze Ukrainy planują zbudować w okolicach elektrowni atomowej elektrownię słoneczną. Sudan to ostatni na ziemi samiec nosorożca białego północnego. Gatunek jest już o krok od zniknięcia, więc biolodzy robią wszystko, by go ocalić. By nagłośnić dramatyczną sytuację nosorożców, założono Sudanowi profil na portalu randkowym. Nie chcę wyjść na zadufanego, ale los mojego gatunku zależy ode mnie, można przeczytać na profilu Sudana. Na świecie żyją 3 nosorożce białe północne, wszystkie w Kenii. Sudan jest ostatnim samcem, są jeszcze 2 samice. Problem w tym, że Sudan ma 43 lata i ze względu na wiek ma problemy z płodnością. Dotychczasowe próby rozmnożenia nie udały się. Kolejne zabiegi kosztować mają 9 milionów dolarów. Nosorożce białe północne niemal wymarły z powodu polowań. Ostatnie 3 chronione są przez całą dobę przez uzbrojonych strażników. A pingwin robi tak, czyli patrząc z bliska, widać dystans, jaki pokazały członkinie Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. Zakonnice nagrały filmik z okazji Dnia Pingwina. Podkreśliły jednak, że w święto nie proszą o kwiaty i bombonierki, a o kupowanie cegiełek. Akcja ma pomóc w budowie nowego domu dla niepełnosprawnych chłopców w wielkopolskich Broniszewicach. O awans do elity będzie bardzo ciężko, ale dopóki krążek w grze, wszystko jest możliwe. W Kijowie trwają Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie. Po 3 meczach w tabeli turnieju Polacy mają 4 punkty i zajmują 4. miejsce. Po porażce z Koreą Południową i zwycięstwie z Ukrainą Polacy grali z Kazachstanem. Biało-czerwoni postawili trudne warunki wyżej notowanym rywalom i po 3 tercjach był bezbramkowy remis. W dogrywce Kazachowie strzelili gola na wagę zwycięstwa za 2 punkty. Swoje mecze wygrały też lider Korea Południowa i druga w tabeli Austria. Jutro nasi grają z Węgrami. Transmisja w TVP Sport. Sport to zdrowie i ta pani jest tego najlepszym dowodem. 101-letnia Man Kaur wygrała sprint na 100 metrów w swojej kategorii wiekowej podczas zorganizowanych w Auckland zawodów World Masters Games. Hinduska nie miała żadnej konkurencji, ale i tak nie zamierzała odpuszczać. Dotarcie do mety zajęło jej minutę i 14 sekund, a podczas ceremonii medalowej udowodniła, że ma jeszcze spore rezerwy mocy.
Ich główne zadanie to zabawiać dzieci, ale w tych zawodach same mogły trochę się rozerwać. W Anglii zorganizowano coroczny bieg maskotek. Kolorowi śmiałkowie mieli do pokonania krótką trasę na murawie toru wyścigów konnych. Najszybsza była głowa ziemniaka, która zaliczyła efektowny finisz. Drugie miejsce zajął disneyowski bohater Goofy. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na cele charytatywne. Czas się pożegnać, ale tylko na około pół godziny. O 7.15 opowiemy m.in. o kłopotach Agnieszki Radwańskiej. A teraz wraca Dzień Dobry Polsko.